Koncert jest imprezą charytatywną. Na znajdki na jedno maleństwo chore. Także fajnie by było, gdybyście zostali i uczestniczyli potem w tej licytacji. Na pewno będą fajne płyty. Mamy jeszcze 3 minuty. Musimy wyrównać, bo wszyscy tak jakoś szybciej kończyli, a my tak znowu byśmy nadrobili trochę czasu. Bardzo fajnie jest tutaj zobaczyć tyle osób, które były tutaj z nami też lat 11-12 lat temu. Poczekajcie, oni się sprawdzą. Oglądałem sobie ostatnio stare zdjęcia, stare jakieś nagrania z sali prób i to jest fajne w punk rocku, że można właśnie zaczynać od zera, tylko z pomocą znajomych, przyjaciół i zrobić potem coś fajnego, jeśli nie dla innych, to nawet dla siebie. To jest bardzo, bardzo ważne. Nigdy nie zwracajcie uwagi na to, co wam mówią inni, że jesteście chujowi do dupy, że sobie nie poradzicie, że wasze demo jest chujowe, że ktoś nam by nagrał lepsze. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tak pisali zawsze. A jeszcze bardziej dziękujemy tym, którzy przekonali się do nas, jako do ludzi, czy do czegokolwiek. I mam takie pytanie, mokwy nie ma pewnie, nie? Gdzie jest mokwa? Mokwy nie ma. Nie wiem też, czy jest Skaczer, oni też grali z nami koncerty, byli częścią HTB. I też wielkie, wielkie dzięki za to. To jest nasz setny koncert. Dobrze. Dobry wieczór, jesteśmy Hard to Breathe. Drop it, I'm gonna have to get it,
Jest to bardzo, bardzo sympatyczne doświadczenie. Każde zespoły mają swój czas, swój początek, swój koniec. Na pewno gdzieś teraz swoje pierwsze próby grają jacyś młodzi ludzie. Trzymamy za nich wszystkie kciuki. Obojętne skąd są. Są z dużego miasta, z małego miasta, to się nie liczy.
Zapraszamy na naszym kolejnym.